Cześć wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie w 38. już odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Ja jestem Juken, a to seria od zera do milionera, w której zaczynamy na waszych oczach, na podstawie moich poradników i tylko i wyłącznie na odcinkach. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek zaczniemy od lekkiego narzekania, bo sami zaraz się przekonacie. Zobaczcie, kończąc poprzedni odcinek, mówię, wbiję sobie tego długodystansowca na fulla, bo już miałem ochotę zmierzyć się z jakąś taką 2000 km trasą, może 4000. No i wbiłem sobie tego długodystansowca, bo też byłem przekonany, że robiąc tak długą trasę, z pewnością fajny exp nam wejdzie. I co się, moi drodzy, okazuje, nie wiem, może na szybkich zleceniach to widnieje, natomiast zobaczcie, robiąc długość trasy, najdłuższa trasa, jaka nam się pokazuje, ma 1500 km. Ja nie wiem, czy w tym momencie promoc to popsuł. No, jakoś sobie nie wyobrażam, żeby najdłuższa trasa, i od razu chciałbym zaznaczyć, że mam wszystkie DLC, widzowie, wszystkie. Więc dla mnie rzeczą, no, kompletnie, słuchajcie, niewykonalną, nawet zobaczcie, na szybkich zleceniach jest ta sama historia. Coś tu jest mocno nie tak. Już tam nawet nie chodzi, słuchajcie, o te ceny tych zleceń, bo dla mnie okej. No 300 tysięcy to maksymalna cena, jest okej, ale powiem wam, no zobaczmy jeszcze cena według dystansu. No tutaj mamy te trasy naprawdę bardzo krótkie. Zobaczcie, i jakby zastanawiam się, czy to jest taki moment, chociaż z drugiej strony na poprzednim koncie, jak pamiętacie, jeździłem na promocie i miałem też wszystkie DLC, trasy były dłuższe. No jakby jest to kompletnie dla mnie, słuchajcie, w tym momencie, nie wiem, niezrozumiałe. Jak ktoś z was wie, czemu tak może to być. No zobaczcie, 1300 jakaś tam trasa, no okej. Natomiast no niczym te trasy nie różnią się z poprzednim levelem, który mieliśmy w długodystansowcu, prawda? No zobaczcie, to są jakieś lody, 1400 km. Moglibyśmy jechać, oczywiście, że z czymś pojedziemy, bo chciałbym jakąś dłuższą traskę sobie walnąć, więc jak najbardziej traskę zrobimy. O, nie wiem, czy tu przez Szwecję bym chciał jechać, no to się jeszcze zastanowimy, widzowie, co byśmy chcieli wieść. Natomiast ta długość trasy w tym momencie mi kompletnie ma się nijak. Zobaczcie, no tutaj oczywiście opłacalne zlecenie w miarę, ale jakby no ja też się nie spodziewałem, żeby tutaj były zlecenia nagle po milion i sam mówiłem, że nie chcę takich zleceń. No ale też bez przesady, widzowie, żebyśmy robili trasę, która ma 700 km, prawda? W ogóle gdzie my to jesteśmy? Naprawiać ciężarówki na szczęście nie trzeba. Aha, jesteśmy tutaj gdzieś we Francji. No ale to będziemy sobie szybką podróż robili. Ja chyba spłaciłem ten ostatni kredyt. Tak, zobaczcie, ładnie pospłacałem wszystkie kredyty. Został nam tylko jeden największy. Więc teoretycznie w tym odcinku mógłbym znowu wziąć dwa kredyty, ale nie chcemy. Nie chcemy tego robić, bo musiałbym kupić garaż. Więc wolę zrobić traskę, w tym czasie też trochę zarobić dzięki naszym pracownikom i potem kupić garaż na przykład na 3 samochody, kupić 3 ciężarówki, kolejnych 3 pracowników zatrudnić. Ale kompletnie, słuchajcie, no jestem zdezorientowany. No może te motocykle byłyby spoko za 230 tysięcy, jak patrząc, że trasa nie jest jakaś super długa, widzowie. To moglibyśmy te motocykle zawieźć z tego względu, że mamy i delikatny ładunek, i ładunek o wysokiej wartości. No przy czym to nie jest nawet 800 km, tu nawet expa nie wbijemy. I to jest jedyne, co mnie gdzieś tutaj, bym powiedział, troszkę zniechęca do tej traski. Też nie chciałbym, wiadomo, jechać tras, które, no tak jak widzicie, no tu ewentualnie benzynę byśmy mogli do Francji zawieźć. Ale cena jest dla mnie troszeczkę za niska. Ja bym chciał chociaż te 200 tysięcy, mówię chociaż, tutaj sobie nadrobić. No nie mamy jakiejś trasy, która by mi tutaj, no może te chemikalia, ale jakby było 1100, też byśmy się nie pogniewali. O, całkiem by była nawet fajna trasa z lokomotywą, gdyby nie to, że jest strasznie krótka. Także mamy problem, widzowie, teraz z tą trasą.
Ja wiem, że zawsze na początku odcinka to się tak zaczyna, że mamy problem, ale to też chodzi o to, że ja te trasy dla was to chcę robić takie, które jednak po pierwsze odkrywamy nowe miejsca na mapie, po drugie zaś nie są te trasy zbyt krótkie, wiadomo, no ale tutaj jak widzicie, no nie mamy, w ogóle cena w tej chwili mi się zrobiła, zobaczcie, węgorze, niecałe 200 tysięcy według ceny, gdzie mieliśmy zlecenia za 300, także coś w Eurotracku się ewidentnie chyba popsuło. Nie wiem, może ktoś mi z was to wytłumaczy, bo ja po prostu zgłupiałem, widzowie, zobaczcie, jeszcze raz wam pokażę. Mieliśmy w poprzednim odcinku przecież długodystansowca 5 oczek, piątą rangę, zrobiliśmy szóstą rangę. Jakby ceny za zlecenia nam zmalały, no bo według mnie to jest różnica między 200 a 300 tysięcy, mieliśmy już zlecenia za 300 tysięcy, teraz ich nie ma. Dodatkowo najdłuższa trasa i tak wynosi tyle, ile wynosiła poprzednio. No nie mamy żadnej trasy na 2000 kilometrów, co jest dla mnie, no... No nie wiem, no może jestem ślepy, widzowie, ale no wydaje mi się, że wszystko dobrze klikam, prawda? No czy to według ceny, czy to możemy według długości trasy, prawda? No to oczywiste, że według długości trasy to jest najdłuższa trasa z tym ryżem, tak? Czyli 1500 kilometrów jest najdłuższa trasa. No nie chcielibyśmy oczywiście, słuchajcie, do Szwecji tutaj, aha, to gdzieś do Wielkiej Brytanii, no... Nie wiem, czy byśmy chcieli z tym ryżem jechać. Wózki widłowe były ostatnio, mleko. Także generalnie powiem wam, że naprawdę nie wiem, co mam... Czy to według ceny? O, jest 350, dobra, jest. Jest jednak, słuchajcie. Jest jednak 350. Gdzie to tu jest? Do Finlandii, przez Norwegię, ale tą trasą chyba jechaliśmy z Wysp Owczych. I też, no nie wiem, czy bym chciał jacht wieść ostatnio. O, olej napędowy. Ciężko jest teraz z tymi trasami, nie? Bo to tak, jak widzicie, mamy te trasy już troszeczkę, chociaż ta poprzednia, ta chyba była ok, bo tu przez Francję byśmy przelecieli do... Może tu byśmy Francji trochę odkryli. Też dziwna ta trasa. Czemu na przykład stąd nie ma trasy tak jakoś... Na skróty może trzeba by sobie znaleźć. Co to jest? Sprzęt medyczny z Barcelony do Brestu. Dobra, no może z tym sprzętem medycznym pojedziemy, ale generalnie, czyli co, do Barcelony muszę się, widzowie, teleportować. No nie wiem, jestem troszeczkę, słuchajcie, zdziwiony tym, bo jednak bym się spodziewał, że trasa będzie jakaś. Ja wiem, 2000 kilometrów, już nie oczekujmy od razu 4000, prawda? Ale jest to ewidentnie, widzowie, coś tutaj jest nie ryn. 6000, szybką podróż. Także jest ewidentnie, słuchajcie, coś nie ryn. Mocno nie ryn. Ja zgłupiałem i jedyne, no jakby nie wiem, czy... Znaczy też zauważyłem, bo widzieliście w odcinkach, że trochę tego Eurotracka gdzieś tam mi wywalało i niestety zauważyłem, że po update'ach dwóch Eurotracka ten promoc już tak nie trybi dobrze, jakbym sobie tego życzył i chciał. Natomiast w drogę. Powiem wam szczerze, że ja też nie do końca jestem przekonany, czy chciałbym tego promoca wywalać. Jak mam być szczery, widzowie. Nie jestem do końca przekonany, czy chciałbym promoca wywalać. Tak byłoby, myślę, kijowo, szczególnie, że po Polsce... Zjedź drugim zjazdem. Po Polsce bardzo fajnie mi się jeździ na tym promocie i... Nie wiem, jestem troszeczkę... Zjedź z ronda. Troszeczkę, widzowie, tutaj mówię, muszę ponarzekać, bo... Następnie zjedź w prawo. Bo jest to dla mnie takie bardzo, bym powiedział... Zjedź trzecim zjazdem. Trzymaj się prawej... Ery, jakie tu są zakrętasy. Weź tu się skup teraz. Zjedź z ronda. Jakieś labirynty. Także, no...
Troszkę narzekam, widzowie. Ojej, 30. Kto tu 30 postawił? W jakim celu? Troszkę, widzowie, narzekam, bo jest to dla mnie bardzo takie rozczarowujące, tak? Bo mówiłem wam w poprzednich odcinkach, że chciałbym, a też się mentalnie przygotowywałem, prawda? I że chciałbym... Cicho, Iwona, mnie tu rozpraszasz, kurde, gada mi i gada. Katarynka jedna. Słuchajcie, no mówię, jest to rozczarowujące dla mnie, bo bardzo chciałem zrobić sobie dzisiaj jakąś dłuższą traskę, bo już się też na to mentalnie, prawda, nastawiałem, żeby jechać jakąś dłuższą traskę. W ogóle będziemy musieli wziąć... do skrętu w lewo. Wziąć zlecenie i iść spać. Swoją drogą, to może i przy okazji się zatankujemy. Skręć w lewo. Aha, dzwoniłem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, już Iwona, nie pierdziel. Prosto jak już, a nie w lewo. Także... Wykonane. Odmeldowuję się. Słuchajcie, nici widzowie z jakiejś dłuższej trasy, a chciałem ją zrobić po to, żeby expa dużo wbić. Więc jakby... To jest jeszcze jakaś guma? Nie, no już pojedziemy te 1200 km. Okej. Okay. Trzeba kasę. Trzeba, widzowie, kasę trochę nadrobić. Gdzie to stoi ta naczepa tutaj? Trzeba trochę nadrobić kasę, żeby coś tam się działo. Nie wiem, słuchajcie, czy będę to Volvo chciał później przerabiać, żeby miało podwójne koła z tyłu. Nie jestem jakoś... Do dzieła. W sensie, że mi się jakby wizualnie bardziej to podoba, nie? W tej chwili, słuchajcie, bardziej mi się podoba to. I nie wiem, czy będę chciał coś przerabiać. Jakby ono daje radę i... Ja nie potrzebuję jakichś wielkich, ciężkich ładunków wozić. Skręć w prawo. Zobaczymy tam później w tych wszystkich... Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Gdzie ja wjeżdżam? Gdzie ja, widzowie, wjeżdżam? Dobra. Pierwsze co, to oczywiście idziemy się przespać, zatankować. No taką traskę zrobimy, no ale mówię, jestem bardzo dzisiaj no rozczarowany, nie? Dlatego troszkę wam marudzę, ale ja jestem no, człowiekiem, który zawsze szczerze mówi co myśli. Jak mi się coś nie podoba, no to nie będę też chwalił. Albo też ukrywał swojego rozczarowania, no to bez sensu, widzowie. Po co tu ukrywać rozczarowanie? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ale jest to dla mnie bardzo... No to stajesz tym Mercedesem? Tak, stajesz, to jadę. Jest to, widzowie, dla mnie bardzo takie... Po prostu może inaczej. Ja bardzo nie lubię, jak są rzeczy ode mnie niezależne, tak? I one mi gdzieś tam plany psują. A jak wiecie, no jakby ja tutaj nie planuję nic za bardzo. Odcinki są raczej... robione na spontanie w większości przypadków. Chyba was pogięło z tą 30, że ja będę 30 jechał. Ludzie, w życiu nie pojadę tu 30. Mowy nie ma. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Ja tu ustalam sam przepisy. Jestem zły, że nie mogę zrobić fajnej trasy. Trzymaj się prawej strony. A mówiłem wam to w ostatnich odcinkach, chciałem troszeczkę tam też i levelować, mimo że mamy całą serię levelowania na luzie. No to chciałem troszeczkę, wiecie, jakiś challenge podjąć z dłuższą trasą, zobaczyć jak mi się będzie jechało, ile mi to czasu zajmie i w tej sytuacji no nie mogę nic takiego, słuchajcie, zrobić, bo... Bo jakoś Eurotrack mnie ograniczył. I przypuszczam, że to może być właśnie to, co wam mówiłem, że ten promoc troszkę psuje tutaj West Balkans i przez to może nie mamy takich długich tras, nie?
Trzymaj się lewej strony. No przecież ostatnio jechałem trasę gdzieś z Turcji, co miała te 4000 kilometrów, z Turcji do Hiszpanii bodajże. No i trasa miała tyle, ile sobie życzyłem. Także... Nie wiem, no to jedynie co można powiedzieć, ja tu nic absolutnie, słuchajcie, innego nie wygrywałem, co mogłoby mi te trasy psuć. To od razu wam mówię, no jedyne co, to update jakiś wchodził dwa razy. No i w momencie kiedy, no ale musiałbym sprawdzić w tym momencie, bo jeśli update wszedł, to musiałbym się przełączyć na drugi profil, gdzie mam też promoca. I zobaczyć, czy tam jest możliwe długą trasę wziąć. Musiałbym to sprawdzić, widzowie, powiem wam szczerze. No dalej, weźcie tą 60-kę mi. Ugięło was chyba. No to by była jedyna opcja i wtedy bym wiedział, czy to jest wina promotora, czy na tym koncie coś po prostu mi się, nie wiem, skopało, ale też no nie chce mi się wierzyć, że mogę zresztą spójność plików, słuchajcie, zobaczyć. Żeby mi tam na Steamie sprawdziło spójność plików. To jeszcze możemy tak to zrobić. Trzymaj się prawej strony. Bo ja już innych pomysłów nie mam, dlaczego nie mam dostępnych tras. No przecież wątpię, żeby Eurotrack zrobił update'a i wycofał długie trasy. No to byłoby bez sensu. Dobra, stację benzynową mi dajcie, bo ściemnia, trzeba iść spać. Ciekawe, ile w tym czasie kaski zarobimy, widzowie. Byłem bardzo ciekaw, jak mi wyjdzie taka trasa po prostu dłuższa, czy dam radę to tak jakoś przejechać w miarę sprawnie, czy... Bo pamiętam, że jak ostatnio ten challenge na 4000 km robiłem, to tam szkód trochę nawyrządzałem, bo już zmęczenie brało górę. Nie ma stacji benzynowej żadnej. Tak na złość. Też w nocy też się nie jedzie źle, no ale oko mi się zaczerwienia, to i tak będzie trzeba się przekimać. A poza tym trochę kasy też podbijemy, zobaczymy jak ci pracownicy tutaj sobie będą radzili. Dajcie mi stację benzynową. Gałgany jedne. Gagatki. O, cicho, bo jakieś łóżko się pojawia. Le. Jest, dobra, jak na życzenie dostałem w prezencie. Chyba tutaj. Kręcamy. Jest jakaś stacja. Tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Żebym teraz dobrze wjechał. Prosto, a następnie skręć w prawo. Cicho, stacja benzynowa tam, tędy chyba. Skręć w prawo. Dobrze. Nigdzie nie skręcam, Iwona, jadę tankować i spać. Klekocze i klekocze mi, Katarinka jedna. Tam jest chyba parking do spania, dobra. O, nawet tanie paliwo jak na Hiszpanię. No nic, zrobimy sobie 1100, to nie jest, też nie jest jakaś krótka trasa, widzowie, no tragedii nie ma z tą trasą. Gdzie tu mi jakaś policja, jakieś policjanty mrugają, a tam na parkingu stoją. Dobra, idziemy spać. Tu?
jak to Juken sobie oczywiście stanie w poprzek i zadowolony. Dobra, no. Czwarta to już się też zaraz jasno zacznie robić, nie ma co. O, ktoś tam coś zarobił? Umberto, 44, Patrick. A nie wiedziałem, że mam jakiegoś Patryka. Jedź prosto. No i 280 tysięcy, 268, no pięknie. Plus moja traska, plus jeszcze coś tam zarobią, także jak widzicie, i jeszcze dwa kredyty, także już będzie można kupować kolejny garaż na 3 ciężarówki i być może kolejne 3 ciężarówki kupić dla kolejnych 3 pracowników. Także jak widzicie, wchodzimy już w taką cykliczność, nie? Że co odcinek praktycznie, czy co drugi odcinek jest to wykonalne. No, tragedii nie ma, 1100 km to nie jest jakaś super krótka trasa, więc też nie mogę aż tak widzowie narzekać, no bo jednak jest powyżej 1100 km, to ten exp się łapiemy, aczkolwiek gdyby trasa była powyżej 1500, tak, to byśmy się załapali na exp. Również fajny. Na pewno wolałbym. Te 1500 km robić, byśmy fajnie expa też dostawali. Przez co wiadomo, no szybciej byśmy te poziomy wbijali, no bo nie oszukujmy się widzowie, już przy 20 levelu to już troszkę wychodzi kursów na jeden, 2-3 kursy wychodzą na jeden poziom. Więc żeby jednak levelować, to wiadomo, że trzeba dłuższe te trasy brać. I nie mamy wyjścia. Niestety. Dlatego między innymi się troszeczkę zezłościłem, że mi tutaj moją koncepcję całą popsuli. Czekajcie, to chyba nie są te bramki, co w Hiszpanii. Chyba nie. Już się wystraszyłem, żebym nie zahaczyło coś. Policjanty jakieś łapanki robią. Dobra, grzejemy. I całą Francję mamy do przejechania, słuchajcie. Tak, zapomniałem, że to Volvo się szybko rozpędza. No ale pod odcinek widzowie, żeby też za długo ten odcinek nie trwał, wiadomo, że troszeczkę tutaj tempa nadrabiamy. Może i na koniec odcinka się kupi z 3 ciężarówki. Zobaczymy. To wszystko zależy, ile mi pracownicy będą. O, 17 tysięcy. Wszystko zobaczymy, ile pracownicy będą zarabiali, ile ja zarobię na trasie. Nawet widzowie, powiem wam szczerze, jest lepszy pomysł. Żeby zamiast robić to na początek odcinka, żeby te sprawy techniczne przerzucać na koniec. Wtedy kto będzie widział końcówkę, będzie wiedział następny odcinek, z czym zaczynamy. A kogo będzie tylko trasa interesowała, to po prostu zaczniemy od konkretów. Chociaż, a następnie zjedź w prawo. Jak dla mnie widzowie, te sprawy techniczne typu zatrudnianie pracowników i tak dalej, no to zjedź w prawo. No trzeba powiedzieć wprost, że to są jak najbardziej ważne rzeczy, to nie są popierdółki jakieś. Kolejny znak zapytania widzę nam tutaj przechodzi koło nosa, ale nie będziemy widzowie jeździć po znakach zapytania.
już mamy trochę tych agencji pracy odkrytych, także... W sensie, że specjalnie nie będziemy jeździć. Możliwe, że trasę nową odkrywamy. Tędy chyba nie jechałem, z tego co widzę. Coś tam odkryjemy. Myślę, że te 10% powinniśmy mieć już po tej trasie odkrytej mapy. Musimy sprawdzić, bo było 9 chyba z jakimś tam hakiem. A teraz myślę, że te 10% już powinno styknąć. Co to za przebudowy tu dziwne robią? No i 960 km. Także szybko pójdzie, tylko niech mi tą 90-kę zdejmą. To i bym szybciej. O, już jest czwartek, 17, a z tego co pamiętam była 20, jak zaczynaliśmy. To mi się zawsze podoba, nie? Czyli teraz już bez snu raczej się tutaj uwiniemy, widzowie. Myślę, że bez snu się szybko przelecimy bez snu. Wycieczka krajoznawcza. A, czyli coś odkrywam widocznie. No dalej, zdejmijcie mi tą 90-kę. No przecież dwa pasy są, autostrada. Ja zasnę tu zaraz. Ja nie wiem, jak można 90-ką jeździć. Przecież to się nie da, słuchajcie, 90-ką jechać. Jakiś błąd musi być chyba, bo to jest niemożliwe, żeby na takiej trasie 90-ka cały czas była. Ale dobra, słuchajcie, obiecałem, że staram się nie dostawać mandatów, to będę się starał. Najbardziej, jak tylko potrafię, całymi siłami, widzowie, się staram. Aczkolwiek to nie jest takie łatwe dla mnie, no bo tutaj ciężko na takiej trasie się 90-ką jedzie, naprawdę. No pogrzało ich w tej Francji, żabojady jedne, kurde. Ostro ich pogrzało. Nie, może zatrąbić trzeba. To się odblokuje prędkość. Halo, poproszę 110. Nie, trąbienie nic nie daje, jak widzicie. Nadal jest 90. Oczywiście z tym trąbieniem robię sobie jaja, żeby ktoś nie pomyślał, że mówię, że to jest sposób na zwiększenie prędkości. To tak nie działa. Możecie sobie na auta trąbić i one wam zjadą, ale w życiu... No jest, 110. Dobra, wreszcie. No to się nacieszyłem. Ze 110 na 70, kurde. ...250 w plecy. Życie. No i co? Będziecie mi tu drogę blokowali, gałgany? Ja sobie z wami poradzę, nie bójcie się. A my jedne blokują przejazd. Ja sobie nie poradzę. Już powiedzmy, że te 110 jest akceptowalne bardziej niż ta 90-ka. Nawet tempomat włączymy. Dobra, sobie kulturalnie, widzowie, jedziemy. Kulturalnie prawym pasem. Fajnie by było jeszcze w nic nie przydzwonić.
O kurde. Teraz sobie zdałem sprawę, że to wcale tak wolno nie jedziemy. Ja tutaj się bawię, widzowie, kamerami. Muszę uważać na te znaki drogowe, bo później to się kończy tak... Jak dobrze wiecie, że zaraz znak drogowy się pojawia i nagle pyk, mandat. No już chyba z 5000, 6000 może nawet tym Volvo, słuchajcie, zrobiłem przebiegu, także jest duże prawdopodobieństwo, że do końca marca te 50 tysięcy nam styknie, tylko musiałbym... Kurczę, musiałbym jakieś dłuższe trasy mieć. Trzymaj się lewej strony. Ale już nie chcę, słuchajcie, o długości trasy mówić, bo nie chcę się denerwować dzisiaj. Tak jak mówię, lekko zacząłem odcinek, widzowie, z marudzeniem. Znaczy, może nie nazwałbym tego marudzeniem, co bardziej jednak krytyką merytoryczną. Bo jestem ostatnią osobą, która by marudziła i jak widzicie, z trasą 1300 km też sobie świetnie poradzimy, prawda? Ale wolałbym zdecydowanie, no... Wolałbym zdecydowanie dłuższą traskę dzisiaj sobie pyknąć, taką z 2000 km się zmierzyć. No ale niestety, jak się... Nie ma co się, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Życie. I trzeba radzić sobie z tym. Z tym co mamy. No my sobie zawsze poradzimy przecież. Kto jak nie my, widzowie. No, już 760 km, czyli za chwilę będzie połowa trasy za nami już. Co niewątpliwie jest bardzo motywujące. Jak nam ubywa tych kilometrów. Myślę, że się z odcinkiem spokojnie w godzinę uwiniemy, tak jak zawsze. Staram się mniej więcej w tę godzinę uwinąć. Przychód 24, czyli ktoś mi zarobił na ratę kredytu, która będzie w południe. O, jeszcze pani osiągnęła poziom. Pięknie, jak widzicie, oni jak osiągają co chwilę te poziomy, to ja tam co chwilę do tych pracowników staram się też zaglądać. A zasada moja levelowania pracowników jest taka, żeby w miarę przynajmniej do tej piątej rangi dać im długodystansowca. Później levelować ładunek o wysokiej wartości, delikatny ładunek i później ADR-y. Ale pomyślimy też... Pomyślimy też z oszczędnością paliwa, może wtedy nie będą mi robili minusów. Zobaczymy, widzowie. Otwierać ten szlaban. Widzicie, boty jeżdżą jak im się podoba, zajeżdżają drogę. I potem się dziwicie, że czasem mam auto pootukiwane. Tak pięć tras widzę, że zawsze mnie jednak czeka, żeby te 5 tras zrobić i potem jakąś lekką naprawę, bo już się nie da zrobić szybkiej podróży, ale jak widzicie, staram się całkiem kulturalnie jechać. Bez mandatów. Bez otukiwania.
Nie zawsze mi to wychodzi, ale się staram. Helikopter lata, to już wiadomo, że policjanty tam stoją i tylko czekają, żeby dać nam mandat. Widzicie? Stoją. Pewnie Lamborghini zatrzymali. No oczywiście. Jakżeby inaczej. Już na pamięć te sekwencje znam. Widzicie? Zawsze dwa radiowozy, helikopter, to jest Lamborghini zatrzymane. Kilometrów do celu, czyli tu już połowę trasy za nami. I fajnie, że odkrywamy, także będę musiał sprawdzić, czy te 10% mapy już będzie. No myślę, że powinno być. Ale to wszystko są takie moje, wiecie, takie przypuszczenia, nie? A jak to się ma w rzeczywistości, no to zawsze widzimy to czarno na białym, przeglądając te wszystkie statystyki. Pięknie nam tej trasy ubywa. Już z 17.30 się zrobiła 16.40 na dojazd. Piękna sprawa, widzowie. Trzymaj się lewej strony. Jak widzicie, jazda lewym pasem na lewym migaczu też coś daje, bo jakby... Uj! Tu w prawo mamy jechać. Nie w lewo. Znowu bramki. Coś w tej Francji to kurde, co kawałek bramki. Ale chociaż nie ma tych idiotycznych czterdziestek przy dojeździe do bramek. To mi się podoba, że... Widzicie, tak powinno być w Polsce. Szybko nam ta trasa przeleci, widzowie. Jeśli będzie taka fajna droga, to nam bardzo szybko przeleci. Może się nawet uwiniemy w 50 minutach odcinka, w co wątpię, ale kto wie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobrze, Iwonka. Jadę w prawo.
zjedź w prawo. Lubi mi ta kobita drygować, co mam robić, nie? I 490 km do celu. Pięknie, podoba mi się, jak tak szybko ubywa tej trasy. To takie, wiecie, motywujące bardzo. Przychód 40, ale zaczęli ci pracownicy, słuchajcie, zarabiać, widzowie. Trzeba przyznać, że pracownicy naprawdę zaczęli mi tutaj ładnie zarabiać. Także to już takie koło chyba... Padliśmy w taką kulę śnieżną, że już nie, mówię niestety, bo trochę ta kasa zacznie szybko płynąć, już tej radości takiej nie będzie. Bo to praktycznie by tak faktycznie oznaczało, że w każdym odcinku byśmy mogli dwóch, trzech pracowników już zatrudniać. Tak mi się wydaje, nie? Jeżeli to tak będzie szło. Bo raz, że nasze zlecenie plus zlecenia pracowników. Chociaż jeszcze żaden chyba nie zarobił 200 tysięcy na zleceniu. Góra taka francuska muzyczka, jak jesteśmy we Francji. Czemu 90 mi tu ktoś postawił? Ale dobra, obiecałem, że staram się bez mandatów. A dla widza, jak obiecuję, to staram się słowa dotrzymać. Chociaż to jest, widzu drogi, pamiętaj, czy to jest do mnie challenge. Jechać tu 90, także będę bardzo wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Dla lepszych zasięgów, bo mnie to też i motywuje, że oglądacie, że chcecie, że komentujecie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Pożytek, słuchajcie, chociaż z tego odcinka taki, że faktycznie... Zjedź pierwszym zjazdem. Że faktycznie, widzowie, odkrywamy trochę trasy, nie? I to trzeba przyznać, że... Że trochę tych tras odkrywamy, a nam zależy oczywiście na tym, żeby mapę odkryć jak najwięcej. O, no i żeby było te 100% odkrytej mapy, ale czy to się uda? Rzadko kiedy, słuchajcie, wątpię w swoje możliwości, ale... W ogóle możecie dać znać w komentarzach, czy komukolwiek z was kiedykolwiek udało się... Mówimy też na promocie, bo nie mówimy standardowo. Czy komuś z was się udało mieć 100% mapy odkryte? Bo ja nawet na tym koncie swoim pierwszym, na którym nie wiem już, który mam level, bo nawet już nie pamiętam, 100 któryś. No fakt, że wtedy nie... To też tak nie można... Zjedź drugim zjazdem. Też tak nie można w sumie liczyć, bo zakładałem to drugie konto do levelowania i dopiero wtedy miałem... Wszystkie DLC, tak? Więc jakby wiadomo, że nie można tak liczyć. A więc dopiero na tym drugim koncie, ale też nie wiem, ile tam miałem procent odkrytego. Hmm.
Jakie słupki tu powstawiali na środku drogi. Padniesz poślizg i auto skasowane. O, 16 przyjazd, a była 20 chyba pierwsza, nie? Jak zaczynaliśmy trasę. Także zobaczcie, ile ucięliśmy czasu z... całości. Lidl nas minął, widzowie. Ruiny zamku. Słuchajcie, co kawałek są bramki w tej Francji. To jest denerwujące, widzowie. Już przejeżdżam chyba przez, nie wiem, 10. bramkę. Otwierać mi ten szlaban. Chyba naprawdę 10. bramka po drodze. Aż zobaczę, słuchajcie, po kursie z ciekawości, czy czasem jakaś trasa nam dłuższa się pojawiła. Bo aż to naprawdę zaczyna być irytujące, bo jeżeli tylko takie trasy miałbym robić, a słuchajcie, ja długodystansowca po to też awansowałem, żeby robić trasy chociaż minimalnie dłuższe niż 1500 km, tak? Bo są te trasy 1500, na przykład jeden już będzie powyżej 1 km więcej i już byśmy się na długodystansowca łapali na najwyższą premię, nie? Też mówię o Expie, wcale nie mówię widzowie też o kasie, nie? Tylko o Expie też. No ale nie ma takich tras. No nie ma. Także nic z tym nie zrobię. Znowu 90, serio? ...290 km do celu, no to teraz już szybko pójdzie. W godzinie się z odcinkiem myślę, że powinniśmy uwinąć, tylko niech mi zdejmą tą 90. Bo to tak się nie da jechać. No dalej, ściągać mi gdzieś... O, no nie, zajebiście, 70. Już myślałem, że 110. To mnie porobili teraz. No pogrzało tych żabojadów, no. 90 na autostradzie ograniczenie. Dalej France, dawać mi tu więcej. No właśnie, dobrze powiedziane widzowie, France jedne. Jesteśmy we Francji, no to są France jedne.
I na złość mi zaraz 70 postawią na bank. Trzeba nadrobić, nadgonić. O kurde, 77 ktoś zarobił. Bob. Fajny Bob. 77 tysięcy dla mnie zarobił. Super pracownik. Zobaczcie, ile widzowie, my już kasy zarobiliśmy w trakcie tego kursu, nie? Także jak widzicie, to dobra inwestycja w pracowników pozwala rozwijać firmę. I myślę, że przyjdzie, słuchajcie, taki moment, może w następnym odcinku, w którym przeznaczę jakąś część tych pieniędzy zarobionych. Nie na zakupy kolejnych, na przykład, że jedną ciężarówkę kupię mniej dla pracownika, ale myślę, że to już i tak mamy 21 level, to już można by troszkę zaszaleć i sobie jakoś ulepszę te Volvo. Zobaczę tam, jakie ulepszenia by były nam potrzebne. Przemalujemy też je, żeby wizualnie nie było takie, bo to ten kolor brązowy to taki jakiś sraczkowaty. Więc no zdecydowanie nie dla mnie. I sobie widzowie elegancko wtedy takie zakupy zrobimy. Może nam się uda na fotelu panienkę posadzić, bo podobno widz pisał, że to niby działa po update'cie. No mi jakiś czas nie działało, muszę sprawdzić. Może już jest aktualizacja na Steamie, ja widzowi wierzę, no bo po co miałby kłamać, także sprawdzimy, przetestujemy. I może nam się uda panienkę na fotelu posadzić, żeby z nami jeździła w trasy. Oczywiście taką fajną w miniówce. Będą przyjemniejsze trasy. No, 130 km do celu, także niewiele nam już tutaj zostało, tylko żeby czegoś nie wywinąć oczywiście. No, 50. Ups. Koniec pasa. Ja, dobra, pojechałem w prawo, a dałem migacz w lewo. No to mi się udało. Nie ten guzik, widzowie. Podobno kobiety często tak jeżdżą, że ja często widziałem na drodze, nie żebym się absolutnie z pani naśmiewał, ale jest to czasem zabawne. Widzisz kobietę za kółkiem, jedzie w lewo, migacz daje w prawo. Ja właśnie takie coś w tej sytuacji zrobiłem. Chociaż no tutaj mógł mi się przycisk pomylić, ale w świecie realnym jest to dla mnie niewyobrażalne, jak można pomylić lewo z prawo. Jakieś dziwne roboty drogowe, zupełnie bez sensu. Jedź tą Landarą, chłopie. A, bo tu 70. Nie wiem domu dlaczego. Patrzcie, chce się Gostek ze mną ścigać. Nie wiem, co to za auto i nie wiem, do czego jest podobne. Nie przypomina mi to żadnego auta, które bym znał. Ale jak chce się ścigać, nie ma problemu, możemy się ścigać. O, helikopter. Znaczy, że policjanty stoją. Znowu z Lamborghini? Nie, tym razem z innym autem stali. No i widzisz, gościu, chciałeś się ścigać i cię wyprzedzam właśnie. Nie. Szybcy i wściekli. Krzychu, kadetem teraz.
Ło, bo tu 72 km nam do celu zostały. Tak lecę, kurczę. Skupiony, skoncentrowany na trasie. Idealnie w godzinkę się, widzowie, uwiniemy z odcinkiem. Tak się, słuchajcie, skoncentrowałem na trasie, że nawet nie zwróciłem uwagi, jak mi kilometry ubywają. Bo tak zawsze jest, jak już 100 wam zostanie do celu, to już potem idzie naprawdę bardzo, bardzo szybko, już jesteście na miejscu. Już by wypadało mandatu nie dostać, widzowie. Udało się całą trasę bez mandatu. Już by wypadało, wiecie, z kulturką dojechać do celu. 35 km zostało. Dam radę, nie, widzowie. Po tej mojej trasie będziemy mieli na koncie 630 tysięcy gdzieś tak, może trochę więcej. To pięknie, pięknie. To już naprawdę będzie piękna sprawa. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. O, odkryjemy jeden znak zapytania. No jechać. Rura. Znowu przed końcem jakieś dziwne sytuacje się dzieją. Co, mam na lewy pas jechać? Serio? Tam jakaś Tesla sobie stoi. Dobra, niby rusza ta Tesla. Ale to jest rondo, ludzie. Co za gamonie. Jednak wiedziałem, że ta Tesla coś odwali. Profilaktycznie, słuchajcie, profilaktycznie już jadę na klaksonie. Dobra. Udało się mi niczego nie wywinąć. A, jednak znaku zapytania chyba nie odkryjemy. Już nie będę, słuchajcie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dopiero szóste miasto z Francji odkryłem, bo tu jest taki Bon Voyage, to się chyba nazywa. To mi pokazało, że szóste. Wy tego akurat nie widzicie na odcinku. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. I mi pokazało, że szóste na 31, także jak widzicie, dużo jeszcze mam niepoodkrywanych miast. Jeszcze wiele przede mną. Przygotuj się do skrętu w prawo. A tu w centrum miasta ograniczenie do 110, to jest ciekawe. Gdzie w prawo? Tu gdzieś mam. Dobra, tu mam skręcić chyba. Jesteś u celu. Jestem u celu, no i co? Halo, Iwono. Oczywiście wezmę sobie. Ostatnio widzicie, że stałem się bardzo leniwy i tego parkowania nie robię, nie wiem dlaczego. Co my tu mamy, widzowie? 2000 expa za trasę dostaliśmy, no czyli całkiem nieźle, więc w następnym odcinku myślę, że wbijemy kolejny level. 246 tysięcy zarobiliśmy, no okej. Okej, bez uszkodzeń się udało, mamy, zobaczcie, 676 tysięcy, także w następnym odcinku działamy, a ja tutaj szybko zobaczę, czy nam coś może naprawiło. O kurde. Naprawiło się, widzowie, zobaczcie, po tej trasie
nam się naprawiło i mamy na przykład trasę 3600 km, mamy trasę 4200. No i pięknie, widzowie, zobaczcie, naprawiło się długość trasy, czyli nie, jakby nie rozumiem dlaczego. O kurde, 5000 km, skąd to mamy? Z Hiszpanii do Kenio, aż mi się język, słuchajcie, będzie. Okej, czyli będzie trasa 4000 km z hakiem. No to może w następnym odcinku zrobimy jakąś długą trasę. Naprawiło się, widzowie. Także pięknie, pięknie. Zobaczcie, mamy tu trasę nawet za jakaś nafta, 700 tysięcy. No to taka trasa, to mógłby być fajny challenge na następny odcinek. Jedną taką trasę bym zrobił, aczkolwiek taki pieniądz już nie będzie tak cieszył, więc ja będę i tak te zlecenia na pół dzielił, żeby były tańsze o połowę. Żeby nie było na przykład 700 tysięcy, a 350. Będzie to taki większy realizm. Dobrze, drogi widzu, dziękuję ci serdecznie za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i widzimy się w następnym odcinku. Ja tutaj oczywiście zapisuję, żeby nam nic, widzowie, nie uciekło. I w następnym odcinku zastanowię się, czy nie zrobić jakiejś dłuższej właśnie traski. Także do następnego. Cześć!